O kolejnych nieprzyjemnościach wokół festiwalu imienia Ryśka Riedla i nowej odsłonie Jest jedna rzecz PEI. Witajcie, zapraszam na flesz muzyczny. Sebastian i Karolina, dzieci Ryśka Riedla, zażądały, aby festiwal ku przestrodze imienia Ryśka Riedla zmienił nazwę. Rodzeństwo oskarżyło również organizatora imprezy Adama Antosiewicza o nadużywanie imienia i nazwiska ich ojca oraz o obniżający się poziom festiwalu. Antosiewicz nie pozostał im dłużny. Teraz na jego profilu na Facebooku również pojawił się bardzo długi wpis, w którym wyraził swoje wątpliwości co do intencji Sebastiana i Karoliny. Pod auspicjami miasta Tychy tworzony jest nowy, konkurencyjny festiwal. Jako miejsce wybrano Paprocany, lokalizację znaną z pierwszych edycji tyskich festiwali muzycznych imienia Ryśka Riedla ku przestrodze. W organizację nowego festiwalu zaangażowani są menadżerowie obu zespołów, Jam i Cree. Nie jest zatem pozbawiony podstaw wniosek, iż decyzja spadkobierców zmarłego artysty związana może być z objęciem patronatem Ryśka Riedla nowo powstałego tyskiego festiwalu. Jeżeli okaże się to prawdą, wybraną przez spadkobierców metodę działania ocenić należy jako bardzo nieelegancką, napisał Antosiewicz. W sieci pojawił się nietypowy teledysk do utworu PEI pod tytułem Jest jedna rzecz. W rolę wokalisty wcielił się Zbigniew Wodecki. Artysta zaśpiewał hit rapera w ramach projektu Albo Inaczej, który będzie można usłyszeć 17 kwietnia w ramach Red Bull Music Academy Weekender w Warszawie. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. A szczegóły tego koncertu w naszym serwisie. Red Bull Music Academy Weekender w Warszawie odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia. W tym czasie na Placu Defilad oraz w Pałacu Kultury i Nauki wystąpi ponad 30 artystów. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.